Mam wszystkim z tej strony, Mati. A dzisiaj odcineczek będzie poświęcony tylko i wyłącznie takim podstawom grania w sojuszu, ponieważ musicie też zrozumieć, że granie w sojuszu nie opiera się tylko jakby na czerpaniu tych profitów, tylko też trzeba coś od siebie dawać. No i słuchajcie, jak gracie w jakimś takim normalnym sojuszu, który ma chęć rozwoju, ma chęć jakiegoś progresowania, to musicie zwracać na kilka takich czynników uwagę, abyście raz, że z tego sojuszu nie wylecieli. A dwa, abyście po prostu mogli cieszyć się tą grą jeszcze lepiej. Po pierwsze, jak wchodzicie sobie na grę, to warto wejść sobie tutaj w książeczkę, wejść sobie tutaj w jakby ogłaszania waszego sojuszu, bo to jest bardzo ważne. Często tutaj są napisane jakieś tam powiedzmy informacje związane z jaką taktyką, kiedy mamy jakąś wojnę, o której będziemy się na przykład, e, będziemy atakować przeciwnika i takie rzeczy. Trzeba być tym na bieżąco. Druga sprawa, wchodzimy sobie tutaj. Jak wam pokazuję myszką, i tutaj macie takie jakby tagi, czyli to, co się dzieje najważniejsze. Czyli tu mamy przykładowo farmę postawioną, przykładowo, i tu mamy jakąś walkę, powiedzmy 14 kontr 19, czyli t0, kontra 19, czy T01 kontra MAS, tak. I tutaj nam dali, żebyśmy sobie mogli popatrzeć. Chodzi o to, że podczas wojny bardzo dużo jest takich tagów, I często jest tak Need Help, here i TP I teraz tak, bardzo ważna rzecz, z którą dużo osób ma problem. I z którym to widzę, nie umiecie w ogóle operować na skrótach. Czyli, że literka A to jest artyleria, RL to jest wyrzutnia rakiet, F to jest jak myśliwiec, itp., itd. Tutaj to się przejawia bardzo wielokrotnie podczas naszej, gra, naszej gry i prosiłbym też Was, żebyście się tych skrótów nauczyli. Naprawdę nie ma ich dużo. A one są pomocne. A w czym jest największy problem? Bo czasami ci nie będą pisać proszę, myśliwiec tutaj, tylko napiszą ci Please, Here F, albo Please Here RL, czyli na przykład potrzebują myśliwca, potrzebują na przykład wyrzutnie rakiet. I jak tworzy, tworzone są grupy, ja wam to może pokażę u siebie na Sojuszu. Patrzcie, jak tutaj mamy stworzony HL Hunting. Czyli tutaj HL, czyli to są helikoptery, i tutaj powinniśmy wysyłać tylko i wyłącznie helikoptery. Jak sami widzicie, tutaj prawie ta cała grupa będzie skłonna z helikopteru. Tu nie wysyłamy lekkich czołgów MB czy czegoś innego. Nie. Skoro jeden gracz prosi o helikoptery, no to wtedy wysyłamy tylko helikoptery. A dlaczego? To przejdziemy troszeczkę później. Tutaj macie MB, czyli Main Battle Tank, czyli nasze czołgi podstawowe. I tutaj masz HL9.2, czyli ten gracz potrzebuje tylko wyłącznie helikopterów, ale o poziomie 9.2, czyli tych najlepszych, ponieważ będą, będzie toczył pewnie walki głęboko za linią wroga i potrzebuje najsilniejszych jednostek. I na takie właśnie skróty musicie się nauczyć reagować, czyli przykładowo, jeżeli tu pisze HL9.2 to nie wysyłacie do, do tej po prostu armii grupowej wszystkich swoich jednostek z artylerią, z hałbicami, z innymi rzeczami, bo to jest już Wysyłacie tylko i wyłącznie to, o co was dany gracz prosi. Czasami macie na przykład napisane NIT Al, czyli potrzebuje wszystkiego, czyli to jest taka grupa mieszana. Z reguły do takich grup mieszanych przeważnie wysyła się czołgi, bardzo rzadko się wysyła artylerię, no chyba, że jest to tam gdzieś napisane. I teraz moje pytanie, tam, czyli pytanie. pytanie. Tam było taka informacja, że dlaczego tak bardzo ważne jest wysyłanie odpowiednich jednostek, ponieważ, może wiecie lub nie, ale mamy coś takiego jak taktyki, i w tych taktykach mamy odpowiednie badania. I tutaj sobie wybieramy na, na poszczególne etapy, co chcemy mieć poulepszane. w koordynacji i w dowództwo. Ja przez to, że Prowadziłem dość często grupę armii. No to inwestowałem w dowództwo, czyli dawałem bonusy. I na przykład tutaj mamy, że zwiększa punkty życia o 2%. To nie są nie wiadomo jak duże te bonusy, ale one się potem będą sumować. I teraz, najważniejsze jest to, że w pewnym momencie. Tutaj macie, że wchodzi w życie utworzenie grupy armii i spełnienie wymagań, czyli zwiększa odporność kanału armii, która składa się tylko z jednego typu jednostek, czyli artyleria, czołgów i piechoty. Czyli jak my, my chcemy na przykład uruchomić tylko na przykład czołgi, to nie możemy dawać właśnie piechoty czy artylerii, ponieważ te bonusy nie będą działać wtedy. Tylko będą działać na stworzoną, dedykowaną grupę. I dlatego to jest tak bardzo ważne. To jest takie przykładowe moje ustawienie. Ja wam tutaj to pokażę. Jak chcecie, możecie sobie je zaakceptować i z koordynacji. Tutaj ja no nie dawałem dużo, ale to wiecie dlaczego. Z tego względu, że po prostu ja głównie tworzyłem grupę armii, dlatego tłumi, aż tak mocno nie było to potrzebne, ale może ktoś ma inną taktykę, więc tutaj będzie miał bardziej to drzewko rozwinięte. Czemu by nie? Pamiętajcie o tych taktykach, bo to jest dość istotne, zwłaszcza jak tworzycie grupę armii i tam będziecie sobie na spokojnie walczyć. I teraz tak. Omówiliśmy podstawowe informacje, czyli podstawowe skróty, podstawowe jakby zawiadamianie, że przez te właśnie taki tutaj was będzie sojusznicy, czyli wasz RL4 i RL5, czyli R4, R5 co to jest. R4 to są właśnie oficerowie, R5 to jest nic inny jak wasz przywódca. To też jest bardzo ważny skrót, czasami jest używany, wy możecie o tym nie wiedzieć, no ale teraz już wiecie. I teraz, co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że często, gęsto, podczas jakichś walk oni was proszą, wasi tam oficerowie, żebyście się, żeby te najsilniejsze bazy ustawiły się na przednią linię frontu. A dlaczego? Ponieważ tam są główne walki i ta siła tych baz pojedynczych ma znaczenie. Więc wtedy nie ustawiajcie się wy. Market. Przykładowo ja mam 200 milionów siły. Tutaj gracz, graczem są na pierwszej linii frontu o sile 600, 400, 500 milionów. Nie ma sensu, żebym ja się tam na siłę pchał, ponieważ po pierwsze moją bazę, żeby wysadzić to jest bardzo łatwo. I zrobię po prostu później przerwę w linii obrony, i wróg będzie miał o wiele lepszą możliwość kontratakowania, objeżdżania innych baz. Tego nie róbcie. Stosujcie się do instrukcji, bo to jest dość ważne. Bazy ze słabszą mocą są potrzebne z tyłu do dwóch rzeczy. Raz, tworzenie grupy takich pościgowych, które będzie na spokojnie będziecie kontratakować, takie różne rajdy light tanków, czy tam helikopterów, a drugie, do budowania po prostu tych naszych tutaj ziem, czyli tych naszych um, wiosek zabudowywania. To też jest bardzo istotne, jeżeli wasz was tam sojusz prosi, żebyście się tutaj pojawili, ponieważ trzeba szybko zabudować na przykład ten teren, to wyślijcie tutaj swoją bazę, teleportujcie, postawcie tą bazę w tym miejscu. Pamiętajcie, że im więcej baz w danym obszarze tym, ten ta wioska się szybciej buduje i tym szybciej tutaj zapełnia. I wtedy tutaj przeciwnik nie będzie mógł stawiać swoich baz. To też jest bardzo istotne, żebyście wiedzieli, w jakim miejscu i w jakiej hierarchii się znajdujecie w danej w swoim sojuszu. Tak? Jeżeli jesteście topowymi graczami, to ustawiacie się na przodzie i tam, jesteście potrzebni do walk. Część graczy i tak będzie potrzebna raz, aby zabezpieczać tyły, dwa, żeby budować. To są i tak bardzo ważne funkcje, które ktoś musi wypełnić, ktoś musi to zrobić. To nie jest tak, że najważniejsze jest to, żebyśmy tylko walczyli, tylko też bardzo ważne jest logiczne jakby rozdysponowanie tych ludzi i to jak mocno nasza, nasz sojusz jest zgrany. Oczywiście będąc w fajnym sojuszu możecie czerpać bardzo dużo profitów, ale pamiętajcie, że nie tylko trzeba brać, ale też trzeba coś od siebie dawać. Oprócz tego czasu to też pamiętajcie o tych właśnie wiadomościach, naklanie udzielajcie się czasami, ponieważ tutaj są naprawdę spoko ludzie, dużo piszą, dużo można się też dowiedzieć czasami, możecie poruszyć jakiś temat. Nie tylko na przykład u mnie na Discordzie. Czasami niektóre rzeczy dowiadywałem się tutaj po prostu sobie z kimś tam pisałem albo tam patrzyłem sobie na czat i nagle jakaś fajna informacja weszła w ether i ja się tam dopytywałem o co chodzi i ktoś bardziej lub mniej doświadczony ode mnie mi to wytłumaczył i dzięki temu mogłem później dla was nagrać jakiś fajny filmik lub coś wam pokazać. I to są bardzo ważne rzeczy i z i starajcie się o tych tak nie zapominać, bo to będzie Was progresowało w Waszym coraz większym rozwoju. Jeżeli jesteście ogarniętymi graczami, to sojusze takich właśnie graczy potrzebują i będziecie doceniani. Jeżeli po prostu będziecie tak zwanymi nieogarami, to po jednym sezonie automatycznie R5 Was wyrzuca i na tym się kończy przygoda, na przykład w takim sojuszu jak tutaj u nas w G27. Czekajcie, tak. Będą teraz jeszcze dodatkowe dwa filmiki nagrywane dla Was. Tam będą też takie podstawy dla graczy. Pierwszy filmik to będzie poruszany odnośnie montowania bardzo wczesnych tych części na poziomie silver, silver plus, ewentualnie bronz. Jak się tym w ogóle operować, bo część graczy zaczyna dopiero tą przygodę i chce bardziej. Na tym się skupić, ponieważ ja nagrywałem materiały, ale bardziej skupiłem się na Gold Plus i Gold Plus, Plus no bo ponieważ bardziej dedykowany ten filmik był pod doświadczonych mm, graczy i będzie jeszcze nagrany na pewno filmik odnośnie porównania oficerów e, lotniskowych, ponieważ tam dość... Fajne rzeczy mogę sobie zauważyć podczas tego, tutaj, takich krótkich eksperymentów na tej mapie, więc wydaje mi się, że też będzie jakoś ciekawy dla Was filmik. Zapraszam Was też serdecznie w na Discorda, zwiększacie tę naszą grono. Będziemy na pewno, czyli tak na 99%, startować na serwerze 56. Jeżeli chodzi o to, aby było jak najwięcej polskich graczy, jeżeli macie jakieś zapytania albo chcecie dokładnie. Coś wam omówić specyficznie pod Was, to piszcie albo tutaj bezpośrednio w grze, albo też na Discorda. Postaram się po prostu taki filmik dla Was nagrać. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.